Przed Bogiem i historią rządzący będą odpowiedzialni za to, jak dysponują talentami. Otóż tak samo w Polsce, w Europie, wszędzie. W jaki sposób gospodarować talentami, żeby te talenty wydobywać i żeby te talenty promować? Otóż ja to mam taką sugestię. Niech polski rząd teraz powie, że stawiamy na młodych uczonych i dajemy 5000 wysoko fundowanych stypendiów doktorskich, żeby utrzymać tych najzdolniejszych na uniwersytetach. Krótko mówiąc, trzeba gospodarować talentem, proszę Państwa. I to jest najważniejsze. Był specjalny artykuł w Ekonomiście, bardzo ciekawe, w jaki sposób wyrwać talenty z obszaru tych zapomnienia. I wreszcie ostatnia sprawa, proszę mikrofon, Państwa. Mikrofon, profesorze, bliżej. Proszę? Mikrofon blisko. Dobrze. No tak, ten mikrofon jest narzędziem nie komunikowania z salą, podkreślenia tego aktorskiej strony wystąpienia. Za co bardzo przepraszam. I ostatnia sprawa jest taka. Otóż, proszę Państwa, chciałbym, żeby na Dolnym Śląsku w ciągu najbliższego roku czy dwóch powstała wielka księga przyszłości Dolnego Śląska. Taki traktat o przyszłości Dolnego Śląska. Panowie, Państwo tutaj na miejscu mają i wyobraźnię, i wiedzę, żeby ten traktat przygotować. Ale traktat nie jako zbiór przypadkowych artykułów, tylko traktat jako powiązany system myślenia o przyszłości, traktat, który będzie cytowany w światowej literaturze przedmiotu. I po napisaniu takiego traktatu o przyszłości Dolnego Śląska życzę Państwu najserdeczniej. Dziękuję bardzo. Doszedł do nas panelista, którego serdecznie witam, pana prezydenta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Proszę Państwa, no więc już wiemy, na co się porywamy, jakie są problemy. No a teraz może spojrzenie z Brukseli, czy z Cieszyna. Pan Jan Olbrycht. Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Gratuluję od wielu lat realizowanego pomysłu. Myślę, że jest to pomysł do zaaplikowania gdzie indziej. Pod kilkoma warunkami, które nie będę tu umawiał, które pan profesor Waszkiewicz zna. Trzeba by stworzyć takie warunki, jak tutaj są. Natomiast to jest umiejętne wkomponowanie w pewną potrzebę. Proszę Państwa, uwaga, teraz będzie pozytywnie. Ja nie pracuję na uczelni od kilkunastu lat, w związku z czym chętnie wysłuchałem pewnej prognozy, która powinna zakończyć się tym, że właściwie powinniśmy spokojnie złożyć te papiery, pójść do domu i zacząć budować schrony. Ewentualnie budować jakieś zabezpieczenia. Ja oczywiście przesadzam i proszę wybaczyć moich, szczególnie pierwszego panelistę. Tego typu spotkania mają oczywiście dla polityka podwójne znaczenie. Po pierwsze diagnozy sytuacji, a po drugie motywowania innych do działania. Znaczy się, ja osobiście jako polityk nie dopuszczam do siebie możliwości takiej, że powiem tak, że jest pewna grupa kreatywnych osób, które i tak są słabe. W gruncie rzeczy, prawdę mówiąc, nie przystają do dzisiejszych czasów. I ta reszta, która nie jest kreatywna, i która jest zespołem pewnych wyrobników, którzy tym kreatywnym powinni stworzyć jakąś szansę, żeby oni pociągnęli wszystko do przodu. Głęboko się z tym nie zgadzam, właśnie dlatego, że nie ma już dzisiaj takiego podziału. Po pierwsze, to wracając do pana profesora, który jako pierwszy panelista stworzył tą wizję, taką oczywiście bardzo prawdziwą, ale pokazującą jedną stronę medalu. Ja bym chciał powiedzieć, że kultura, cywilizacja europejska zawiera w sobie myślenie w kategoriach postępu. To jest oczywiście kwestia antropologiczna, ale są takie kultury na świecie, które nie mają pojęcia postępu. W ogóle nie ma tego. Nie można krytykować pewnych kultur na świecie za brak postępu, ponieważ one w myśleniu nie mają postępu. One mają tak zwane myślenie cyrkularne. Innymi słowy, wszystko wraca do punktu wyjścia, w związku z czym po co się starać, o i tak wszystko będzie w tym samym miejscu. Nie ma powodu. I tak będzie kiedyś wschód słońca, zachód słońca. I co byśmy nie zrobili, i tak będzie zachód słońca, jutro będzie wschód słońca. W związku z czym spokojnie idźmy w tym kieracie. Cywilizacja europejska jest inna. Jednak my jesteśmy wychowani w czymś innym. My jesteśmy wychowani w kategoriach jednak czasu linearnego. My idziemy do przodu. Szybciej bądź wolniej. Druga sprawa. Oczywiście
Proszę Państwa, żebyśmy też pewne rzeczy rozszyfrowywali. Ja chciałem powiedzieć wyraźnie, że są pewne słowa klucze, które nie zawsze rozumiemy tak samo. Żeby Państwo wiedzieli, ja jestem w grupie parlamentarnej z Chinami. Przyjeżdżają uczeni chińscy, perfekt mówiący po angielsku, po francusku, przeważnie urodzeni na Tajwanie, wychowani, wykształceni w Nowym Jorku bądź na Oksfordzie. Najwyższej klasy specjaliści myślący w kategoriach oczywiście cywilizacji europejskiej w sensie edukacji. I nakładają to na bardzo instrumentalnie na myślenie wschodnie, na przykład mówiąc o tym, że powinna gospodarka światowa poruszać się według praw ekonomicznych. Na to z sali w Brukseli pada pytanie, panowie, jeszcze w Keynesa wierzycie? A oni mówią, jakiego Keynesa? Milton Friedman. Milton Friedman jest jedyną szansą dla Chin. Proszę zwrócić uwagę, to jest tego typu mieszanka, znaczy się to jest radykalny liberalizm wprowadzony do kultury wschodu. To jest mieszanka wybuchowa, która dopiero może doprowadzić do pewnych działań, gdzie jest bezwzględnie realizowana. Podobny sposób podejścia w dyskusji z nami mają do praw człowieka, kiedy mówią, panowie, o czym wy mówicie? No, to wam przeszkadza kara śmierci. Może nie nam wszystkim przeszkadza w naszym kraju. No, w każdym razie, to wam przeszkadza kara śmierci, ale my uważamy, że to jest ochrona praw człowieka i o czym my rozmawiamy. W związku z czym mamy zderzenie kulturowe, zupełnie innych sposobów myślenia i do tego się musimy przygotować. Musimy się do tego przygotować w sposób aktywny, bo jeżeli nie, to będziemy tylko reaktywni, będziemy pasywni. Zachowując wszystkie proporcje, oczywiście ja bym tu, jeżeli pan profesor Kukuliński pozwolił, ja bym przypomniał z filozofii pewne sformułowanie, które mnie i ideologicznie, i filozoficznie pasuje. Kreacja w takim rozumieniu jest przynależna tylko Bogu. Natomiast, bo tylko Bóg może stworzyć coś z niczego, jeżeli w to wierzymy. Natomiast każdy inny może być twórcą, a nie stwórcą. A więc tout potion gardy, każdy z nas może być twórcą, bo gdybyśmy wiedzieli, że może być twórcą, to oczywiście też możemy sobie dać spokój. W związku z czym idźmy dalej, proszę Państwa. Słowa klucze. Proszę zwrócić uwagę, że my czasami te słowa klucze interpretujemy w sposób absolutnie opaczny. Na przykład społeczeństwo informacyjne. Piękne hasło. Wszyscy myślą, że to jest o komputerach. To w ogóle nie dotyczy komputerów. To dotyczy informowania społeczeństwa. Dziś jest taki czas, w którym każdy członek społeczeństwa musi być w pełni poinformowany. To, czy on będzie poinformowany przy pomocy gazety, czy w dzisiejszym czasie przy pomocy internetu, czy jutro przy pomocy innej technologii, to jest inna sprawa. Sposób myślenia jest taki. Dla wójta, burmistrza, starosty, prezydenta, premiera i tak dalej. Albo idziemy w kierunku informowania wszystkich, bo na tym polega demokracja liberalna, i wykorzystujemy do tego wszystkie możliwe narzędzia, albo uważamy, że nie trzeba ludzi informować, bo są po prostu za głupi na to. Będziemy ciemnotę informować o czymś. Po co? Nam, światłym, to wystarczy. A po co mam informować? Zmiana sposobu myślenia. Społeczeństwo informacyjne, a nie społeczeństwo informatyczne. Nie chodzi o to, żeby kupić komputery. Chodzi o to, żeby komputery używać do kontaktu z mieszkańcami. Bo jutro technologia może być zupełnie inna. Podobnie innowacyjnością. Mylimy innowacyjność z nowoczesnymi technologiami. To nie zawsze jest to samo. Nie zawsze kupienie, jeżeli jakaś firma ma 100 komputerów i kupi 101, czy to jest innowacyjne? Nie. A czy jest innowacyjne na Wyspach Szkockich, jeżeli samorządy dwóch sąsiednich wysp zastanawiały się, dlaczego ludzie opuszczają te wyspy całkowicie, nie mogą nic zrobić, tam się produkuje między innymi swetry, Shetlandy i tak dalej, bo ludzie uciekają, gęstość zaludnienia 8 na kilometr kwadratowy i spada. Jest pytanie, czy tych ludzi spakować i wywieźć, czy uruchomić pewne działania prorozwojowe. I oni postanowili zbudować most między tymi dwoma wyspami. Zbudowanie tego mostu okazało się absolutnie innowacyjne. Ono zmieniło całkowicie koncepcję myślenia. Innowacyjność oczywiście w dzisiejszym czasie musi iść równolegle z nowoczesnymi technologiami, ale nowoczesne technologie nie zawsze oznaczają innowacyjne myślenie. W gruncie rzeczy chodzi o to, żebyśmy myśleli innowacyjnie. Jeżeli spotykamy to w środowisku biznesu i samorządowców, to albo powiemy sobie, że będziemy w swoich działaniach kreatywni na miarę swoich możliwości. Naukowcy inaczej, odkrywcy inaczej, wizjonerzy, którzy się nie nadają do polityki, prawdę mówiąc w sensie takim prostym. Wizjoner to jest ktoś, kto nie ma żadnych oporów, nie ma oporów również w wyborach najbliższych. Bo jeżeli ma najbliższe wybory, ja zaznaczam, że na całe szczęście politycy mają wybory, gdyby nie mieli wyborów, to byłby